to jest. Przedtem przy debacie pamiętam Tuska i Kaczyńskiego. Tusk wygrał tą debatę, tak. No, ich zdaniem, moim zdaniem inaczej, ale no tak było w społeczeństwie takie odczucie. Wygrał debatę, potem powiedział, że za czasów, jak on był, ziemniak tyle kosztował, pomidor tyle, bo on miał taką sekwencję, takie wejście ośmieszające Kaczyńskiego. No to teraz jakby to porównać do Tuska, to ja już nie wiem. To są 200-300% produkty poszły do góry. Ale trzeba po prostu rozmawiać też z sąsiadami, którzy na przykład popierają platformy innych, i rozmawiać w ten sposób. Słuchaj, uważasz się za bieżącego, a popierasz zło. Dlaczego tak czynisz? Jesteś nieświadomy, czy też masz coś na tym? Ja bym nie mieszał wiary z polityką i tak dalej, bo ludzie się w tym momencie mogą ruszyć strasznie. Tylko mafia złożyła. Trzeba poprzez, tak jak tutaj pan starosta mówi, trzeba poprzez przykłady. Posłuchaj, dwa lata temu poszedłeś do Kauflandu, kupiłeś tyle, że włoskim dziecku go wyjechać, tak? Teraz się pojedzie, kupi się kilo tego, dwa chleby, jeden proszek i 118 zł się zapłaci, tak? Dokładnie, my możemy tylko liczyć na to, przykładowo, że społeczeństwo ludzie to doskonale widzą, ile mogli kupić kiedyś. Już dotyka ich, że oni widzą dokładnie, że co się dzieje na rynku, co się dzieje właśnie na rynku pracy również. Więc ja mam nadzieję, że te wybory, już teraz widać, po wyborach takich cząstkowych w miastach, kto tam wygrywa. No dobra, tam, gdzie Zagłębie Platformy było, wygrywa zupełnie ktoś inny. Ale kto przyjdzie? No, trzeba w coś wierzyć. No. Trzeba coś, nie, no, słuchaj, nie można, Jacek, tak jak... Wziąć różaniec do ręki i się modlić. Nie, ale nie chodzi mi o różaniec, chodzi mi o ordynację wyborczą. Nie, słuchajcie. O jednomandatowe okręgi wyborcze, o to mi chodzi, tu. Ale nawet ja mówię ten... Bo wystawią listy i dalej będą mieli większościowo. Ale się łoski będzie chodził. No, i dalej większościowo będą mieli. Jeśli można powiedzieć. Ludzie nie zauważyli tej bajki, jak pan mówi, na jednomandatowe. Przecież było wybory senatorskie. Jednomandatówki. I kto wygrał? W 80% Platforma. Ludzie nie poczuli czaczy, no kompletnie. Nie poczuli czaczy. Były wybory przecież jednomandatowe. No i co? Jak pan nie wie, że coś się tu zmieni. Na pewno trzeba wierzyć w to, proszę państwa, że rząd się zmieni, że będzie bardziej pragmatyczny, ale to jest tak, każdy już ma dosyć, bo jak się nawet zmieni, to jak pójdzie reforma, to reforma nie jest cudem takim, że my nie odczujemy. Bo żeby przykrócić pasa, a potem żeby było lepiej, to jednak ta reforma tutaj też jest restrykcyjna. Widzimy po przykładzie Grecji, tak? Tak. To jest... Prowadzają reformy. Ale proszę państwa, gdybyśmy mieli euro, w walucie, to byśmy mieli taki kryzys jak nie gorzej. Tak. A w związku z tym, to co Kaczyński mówi, że absolutnie tylko złotówkę trzymać, to ten kryzys poszedł, ale nie w takim uderzeniu jak w innych krajach. Jak Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia. Więc to, jak mówiono, jak Kaczyński mówił, to wszyscy się z tego śmiali, bo przecież Kaczyński zawsze bzdury opowiadał. A tu ile rzeczy wychodzi, że miał rację. Więc prowadzenie państwa, ja myślę, że tak, u nas jest ta sejmokracja, są posłowie, mają swoje partykularne interesiki i nie ma państwowca. Uważam, że polityk, powiem państwowy, widzieć dalej, czy widzieć państwo, a nie te interesy, które tam partyjne są też. Państwo, że widzi, to trzeba dostrzec, że trzeba to państwo ratować i robić te reformy. Ja się trzymam tych reform, ale nie ma innego sposobu na to, bo co zrobić, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia jest po prostu beznadziejny? Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia ma być, a nie podlegać to pod ministerstwo? Dlaczego PFRON ma być mieć tyle filii, a po co? Jak ja mogę to w powiecie prowadzić i bezpośrednio środki z Warszawy powinny przejść? I tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo, tylko to trzeba ostro przeciąć tą całą maszynę. Słuchajcie państwo, wymieńcie mi jedną dziedzinę jakąś, w której osiągnęliśmy sukces po wejściu do Unii, Europejskiej. 8 lat, 9 rok, tak? Już jesteśmy. Kryzys goni kryzys. Jeden goni drugi.
No nie ma dziedziny, w której byśmy coś generalnie osiągnęli. Jest supermarkety i banki. No. Jest jedna dziedzina, będę tego bronił jak niepodległość. To nie pomysł Platformy, ale jest jedna dziedzina, to są samorządy. Naprawdę w samorządach dużo zrobiono i dużo przełożono pieniędzy. Przemielono bardzo dużo pieniędzy unijnych, zresztą i Kazik wie, w projektach unijnych. Te projekty unijne zostały wykorzystywane. No, przecież ja na szpital dostałem 6 milionów, znaczy najpierw musiałem 6 milionów, znaczy ja, mój budżet, musiałem kredyt 6 milionów. Musiałem wygrać konkurs unijny. Wygrałem konkurs unijny, bo jak zrobiłem, refinansowanie dostałem, czyli z powrotem 85%. No to 85% Unia mi zrobiła, tego nie mogę zaprzeczyć. Tego. Ale to jest dobre, jeżeli idą te pieniądze unijne właśnie do nas, bo my wiemy, gdzie trzeba te pieniądze. A teraz dowiaduje się, że ta transza, bo to tak mówią cały czas tej następnej transzy z Unii, każdy mówi to tak jak Yeti, każdy mówi, ale nikt go nie widział. Tak. I teraz jest, dowiedziałem się, że gro pieniędzy idzie na innowacje. No to jest jakaś paranoja, to jest jakiś maksymum. No, jak można, my wejdźmy do punktu zero, tak. Bo innowacje mogą Niemcy robić, Francuzi. Oni są na takim pułapie, że już wszystko porobili, to mogą innowacje robić. A my dróg nie mamy, co się dzieje. Szpitale, to co dla nas jest najważniejsze, oni mają już dawno załatwione 20-30 lat temu. To my mamy pieniądze na innowacje, mają i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to w samorządzie przez te lata, które ja byłem już starostą, to z tych unijnych pieniędzy poszło cała ISPA, na przykład kanalizację, jeszcze jak byłem burmistrzem, tam mi troszkę, to 70 czy 80 milionów z ISPY dostaliśmy, a to było z Brukseli. To był projekt unijny. Czyli są rzeczy, na pewno, które nam się przydały i te pieniądze, tylko żeby one szły w dobrym kierunku, żeby to nie zostawało na górze, żeby przechodziło gdzieś tutaj. Nie? A zgadzam się, że no to z tych rzeczy, które tam wyszły, wyszło po 89 roku to, że mogę sobie pojechać, że mam paszport, bo przed tym paszportu nie dostawałaś. No, teraz już nie powstało. Słuchajcie, drugi temat, umowy śmieciowe, no przecież Wybuś, to jest... Ale, tak, spokojnie. Jeszcze bezpieczeństwo. Pytania... Jest to gdzieś tamtego, bo Służba Zdrowia bezpieczeństwo miała. Jeszcze bezpieczeństwo. Powiedzmy o zdrowiu, cofali z tej autostrady, bo to ogólnie takie zarządzenie. Czyli tak to wygląda. Aha. No dobrze, to skończyliśmy te trzy tematy. Tak. Panie starosto, rozumiem, panie starosto, że nie będzie kolidowało, nie będzie nic panu przeszkadzało, będą inne pytania. Oczywiście. Tu nie ma żadnych... Będę mógł odpowiedzieć, to nie ma czynienia. No to proszę bardzo. Ja chciałem wrócić do naszych miejskich, brzeskich gospodarki, o której się mówi. Tak. O tym bezrobociu. A ja chciałem się zapytać, Maćku, ile jeszcze będziemy stawiać marketów w Brzegu? Przecież to jest paranoja. Ja nie chcę słyszeć odpowiedzi, że taki wymóg jest, bo potrzeba, jaka potrzeba? Zlikwidowaliście całkiem drobny handel Brzegu. Zabiliście ludzi po prostu, zabiliście ludzi, stawiając markety. A w marketach to wiadomo, ty wiesz, ja wiem, jakie są ceny dumpingowe. No przecież to jest chore tam. Leci komisina, bo tam 20 groszy za jajko, robi przy okazji inne zakupy, to i tak to jajko przepłacone zostało. I teraz stawiają kolejarni na Starym Leczarni, bo następnie. Ile jeszcze tych, na miły Bóg, ile oni zatrudniają ludzi? To jest groszowe sprawy. Nie zrozumiesz. Czy nie tak trudno znaleźć inwestora jakiegoś wspólnie z burmistrzem, samemu? No przecież to można. Czy wiesz, Franek, ty byłeś w pierwszej razie i wiesz lepiej ode mnie, jeżeli chodzi o znalezienie inwestora i po prostu przestrzeni. W pierwszej Radzie zrobiono potężny błąd, o czym doskonale wiesz, że odłączono Skarbimierz, gminę Skarbimierz od miasta. Oczywiście, to był błąd mało. Który teraz skutkuje cały czas. Skutki, oczywiście, potężny błąd. Rada przegłosowała na rozłączenie się gminy wiejskiej. I popatrz, co się stało. Myśmy się zamknęli w Gorset, dwóch gmin. Skarbimierz, Pulik nas zamknął i gmina Lubrzyk.
Nie mamy terenów inwestycyjnych żadnych na terenie miasta. Żadnych. Tereny wojskowe, dlaczego nie przyjęliście? Te tereny agencja, no, agencja wojskowa będzie lepsza, przecież oni muszą kasę brać. Ale mogą przejąć, miasto mogą przejąć, to jest wspaniałe tereny inwestycyjne by były. Ja się zgadzam, tylko jak pan powie agencji wojskowej, burmistrz występował. Ja występowałem. Nie, bo jakby oddali, to już pięć osób by musiało pójść na pieniędzy tego, a tam przecież są, byli wojskowi w tych agencjach wojskowych, urzędy i tam kasę zbierają. I zbierają kasę nie 4 tysiące, tylko po 8-9 tysięcy. A w agencjach rolnych jak jest? Ale na sprzedaż w tej chwili. No tak, no bo oni... To jak pan to kupi? Jak pan to kupi? Jak pan to kupi? Nie, bo to nie w tym rzecz, że teraz agencja wojskowa miała... Pewnie, że dobrze by było dało, ale wracając nawet do tej pierwszej rady, w której ja byłem. No czekaj, pociągnę temat, bo tereny inwestycyjne, przecież na Skarbimierzu, no co by nie powiedzieć, tam 450 hektarów, Pulik zagospodarował, jak zagospodarował, można dyskutować, ja mam swoje zdanie, ale jednak ściągnął inwestorów, jest tam, są duże, bardzo duże firmy, już nie wiem, tam Kartony, Kraft, Kajper. Wszystko tak. Jest. I on z tych podatków żyje i ma nadal jeszcze teren inwestycyjne, czyli miasto Brzeg by było znacznie bogatsze. Ale wracając do tych marketów. Jeżeli chodzi o markety, to ja jako starostwo wydaję pozwolenie budowlane. I u mnie, jeżeli plan przestrzennego zagospodarowania przewiduje, że może coś takiego być, ja nie mam prawa nie dać pozwolenia. Jakbym nie dał pozwolenia, idą do sądu, wygrywają i straty są niesamowite. Jak będę się od razu słuchał. No. Nie masz prawa odmowy na inwestycje typu market, bo musisz wydać zgodę, tak? Bo tam sąd czy sąd. Jak spełniają warunki, a oni zazwyczaj spełniają warunki. A jak to jest? Bo tak różne fany chodzą i chodziły i chodzą. Jak to się dzieje? Pierwszy brzeski słynny market to na Długi, nie? Na, no, ten dom Gleba poprzedni, a teraz a Biedronka tu jest. Dzierżawa była na 4 lata, czy na 5. Kończyło się zmiana nazwy firmy, dalej zwolnienie z podatku. No to już to nie powiesz mi, że mówisz. A to jest takie prawo, widzisz. A, słuchaj, oni robią tak, zauważ, to mówisz tu, gdzie koło mnie jest, Długa. No, co 4 lata się coś zmienia, bo oni uciekają od podatków, ale prawo pozwala im na to. To, nie, to jest prawo ustawowe, a nie uchwały rady. To jest prawo i oni z tego prawa korzystają. Przecież tam już, co tam nie było? Tam już było kilka, trzy, cztery lata, zmieniają i dalej. No. I ja mówię też i o tym prawie, o legislacji prawnej, że to ktoś chyba zrobił specjalnie. Ktoś chyba za to jakieś pieniądze. Ktoś bierze no za to, no nie czarujmy, tylko mówmy, no, ktoś za to bierze. No, dokładnie, bierze. Dokładnie. A pamiętasz tą ustawę, że przecinek czy i u pani Jakubowskiej, jak tego, no, to są rzeczy, są tak zwani lobbyści, nie? Tak. Ale wracając jeszcze tu do tych spraw. Brać czerwone koszary to jeszcze za nas był. I jak to było? Ludzie, część, którzy w oczekiwaniu na mieszkanie, bo wiadomo jakie kolejki wtedy były, tak. Chciało coś od miasta uzyskać. Więc pamiętam jedna z sesji, czy na zarządzie było. Jeszcze za Piotra pamięta. Żeby miasto zrobiło plan przewidywany na zagospodarowanie tego jako mieszkania, to dać ludziom, a tam byli i ślusarze, stolarze, wszyscy byli, tylko żeby mieli kosztorys tego wszystko, jak to zrobić i co, jeden z członków zarządu, jeden albo dwóch, no jak ty fany chcesz oddać ludziom czerwone koszary? Piotr mówił, bo faktycznie koszty pilnowania były duże, więc co? Dajmy jeden czerwony czy dwa budynki, podzielić na mieszkanie, niech sobie ludzie robią i niech mieszkają. No to Andrzej Ogonek pierwszy, jak to oddać? Wyszło to później z przedszkolami, pierwszy to zaczął likwidować szkole Andrzej, bo nie opłaca nam się trzymać. To była jego metoda, do dziś jest taka. Patrz na Jana Pawła, to też Andrzej. No na Jana Pawła to sam. On się tym zajmował jako członek etatowy zarządu. No i ja mówię, puścili to w ręce prywatne handlowcom z Wrocławia z reguły. Ruina. A i teraz co by zrobili, to zrobili, jak stoi w ruinie, jak ten zameczek na Jana Pawła. No to jest tragedia. Zgadzam się.
Znaczy ja Andrzejowi, wiesz, bo nie chcę nic złego mówić o Andrzeju, ale za jego czasu kupę rzeczy takich właśnie, tych perełek naszych, poszło i to bezmyślnie poszło. Bezmyślnie poszło. Oczywiście. To był cały czas przeciw, 1:28. Tak, i to było to jego. A zamiast iść pod ludzi, to co można było zrobić, naprawdę czerwone koszary, można było inaczej zagospodarować. Ale oczywiście, że tak. Inaczej. I myślę, że były super zagospodarowane, gdyby to ludziom pomóc w remontowaniu. W remontowaniu. Mówię, nie w tym użytku niż koszty tam wszelkie techniczne takie. Kosztorysy te inne, nie chcę ludzie, bo ludzie mówią, my sobie zrobimy bez niczego. Tylko pozwólcie nam, dajcie nam. Nie. Jak za darmo oddać mieszkańcom. Tak samo jest, jak mówię z tym, pokaż mi ile sklepów jest prywatnych, ważnym jak na terenie miasta. Dwa albo trzy. Nie ma. Na drugi jeden koło Pawlika, na Chopin na jeden i jeszcze jeden na drugi, to jest trzy. Koniec. A przecież przed tym nie te miasto kwitło, to jest bez Chopina, wszystko stoi puste. Zgadzam się. Dlatego mówię, nie chciałbym tu występować w roli burmistrza, ale i o burmistrzu nie chciałbym mówić, ale sprawa to są też pociągnięcia państwa i rządu, Franek. Bo po co się dzieje, fakt, masz rację, że te markety zabijają prywatne inicjatywy. I dumpingowe ceny. No jeżeli on ma market i sieć marketów, 100 czy 200 marketów w Polsce, to słuchaj, i jeden samochód jeździ, czy 10 czy 50 samochodów, cały czas dostawy, to on może tą bułkę sprzedać za 20-30 groszy, a ten nie sprzeda. I zauważ, no tak to jest. Tak to jest. Związek miast. Miasto, były takie przypadki. Były te zrzeszenia związku miast, teraz chciałem dotyczyć powiedzieć o związku z burmistrzów czy starostów, bo jest coś takiego, że tam zbieracie się. Czy wspólnie? Ja nie wiem, solo, bo to solo to wiesz, można sobie solą głowę posypać i na tym się zyska tyle tylko. Ale wystąpić oficjalnie i do spodziewania do rządu właśnie z tymi rzeczami. No jak to można robić tak? Jak ty mówisz, że będziesz teraz miał problemy, bo dotacji nie dostaniesz do szpitali niczego, czy do innych instytucji, oni będą ściskać wam, że macie to do was, a macie zrobić, za co i kto nie wchodzi. Nie wchodzi. No. Tam nikt nikogo nie słucha. Słuchaj, mówię ci, że nikt nikogo tu nie możesz pojechać ze skarbem. Mówisz o Związku Miast Polskich i Związku Powiatów. Ja był, Związki Powiatów no nie są skuteczne. No nie są skuteczne. Nasz parlament i te związki parlamentarne, partyjne są najsilniejsze. Te związki w zasadzie są mało skuteczne. Ja pamiętam, jak byłem burmistrzem, bo teraz inne problemy są powiatu, a inne miasta, aczkolwiek jest to tandem, bo nie ulega wątpliwości. Pamiętam, że któreś to miasto oparło się marketom i absolutnie ufało. No i co? I usunięto im tą uchwałę, że niezgodnie z prawem. Czyli nad samym prawem trzeba było popracować. Ja nie mówię, że od razu, ale mówię, kto największy ma wpływ do zmiany przez właśnie burmistrzów, starostów i wpływ do Sejmu, do posłów, no róbcie coś na miły Bóg, no bo przecież uważam, że tak jednak sam mówisz, to trzeba, to jest takie prawo, ty musisz się tak na to zgodzić. No oczywiście. My oni na tym krocie zarabiają, mamy Bóg. Ale Franek, zauważ jedną rzecz, jak u nas jest w Polsce. Minister Gowin, ja go uważam nadal za mądrego faceta, który chciał coś zrobić w tej korupcji, w tym. I popatrz, jak go czmychnęli szybko. Ja bym, jeszcze inna sprawa, jak panowie nie byliście na układzie zamkniętym, to pójdźcie sobie jeszcze na układ zamknięty. To jest to. Układ zamknięty, jak mówimy o prawie, o tym, to idźcie sobie na układ zamknięty i zobaczycie. I tak. Takich przypadków, jak w tym układzie zamkniętym, to jest 300 w Polsce. Oby tylko. Ja słuchałem Wojciecha, tego europosła. Nie pojechała na zlewozmywach, czy gdzieś tam robić. Wyjeżdżają, my będziemy, na nasze emerytury nie będzie miał nikt. Nikt nie będzie zapracowany, bo młodzież wyjeżdża gremialnie. To są nieprawdopodobne rzeczy, nie robi się walki. To jest nieprawdopodobne, że w
bo przecież państwo, my wszyscy płacimy za wykształcenie tej młodzieży, bo to tak jest. I potem ta wykształcona młodzież jedzie sobie do Anglii, do Skandynawii i wszędzie tylko. Bo tutaj nie mogą, nie mają pracy. To jest zatrważające. Tak. To jest zatrważające. I ja myślę, że tu rząd, tym bardziej tu skłamał bezczelnie, oszukał ludzi, oszukał tę młodzież, która jest teraz sfrustrowana. Ale dwa razy się dalej oszukać. Tak, młodzież i tak nie chodzi do wyborów. Wreszcie raz poszła i zagłosowała na platformę, bo obiecał, że was wszystkich z Irlandii ściągniemy tutaj, wszystko macie będzie. Macie pracę, macie wszystko. Tak, i co? No. I teraz mamy raz, że młodzież już nie będzie chodziła do wyborów, a dwa, młodzież pracuje nie na nasz chleb emerytalny, tylko pracuje za granicą i jak rozmawiam, bo też mam w rodzinie taki przypadek, wrócisz, mówię, wujek, ja tu nie będę, ja tak tęsknię, ale nie wrócę tutaj, bo ja tam mam pieniądz, ja mam to, ja tam mam już dziecko i tak dalej. No i to jest też chyba jeden z największych problemów na naszej Polsce, bo tak, ja rozumiem, że dobrze jest, że możemy się poruszać, że Europa jest małą wioską już, bo samolotem przejedziesz za tanie pieniądze tu. Ale to nie o to chodzi. On ma jechać, może zwiedzić. Ale być w tej Polsce, utożsamiać się tutaj z tym krajem, ale oczywiście za jakieś pieniądze, bo on musi żyć. A nie ma takich warunków. I to jest problem. Ja tylko chciałem ten... ostatnio, tydzień temu, oglądałem na National Geographic. Dziwne, bo to chyba powinny nasze, jakoś nie wiem, media, nasi filmowcy, dokumentaliści nakręcić taki film, a nie National Geographic. Młodzi zdolni za granicą. Cały film poświęcony polskiej młodej emigracji w Irlandii, Anglii, w tych krajach właśnie, gdzie najwięcej tej młodzieży wyjechało. Są wypowiedzi tych młodych ludzi, ale podsumowanie tego filmu mówiło o jednym. O tym, że Polska do tych szkół polskich, polskojęzycznych tam na miejscu, do żłobków, do przedszkoli musi dokładać z naszej kasy, tu stąd. Bo jest taki zapis, że aby utrzymać polskojęzyczne szkoły za granicą dla emigrantów, my jako Polska musimy tam włożyć kasę. Czyli mimo, że straciliśmy siłę roboczą, można to tak powiedzieć, potencjał intelektualny w tych młodych ludziach, bo oni tam naprawdę robią świetną robotę i oni robią kariery, nie wszyscy, oczywiście, to są wyłapywani przez można tych włosów, talentów, przez tych, ale my tu nadal pracujemy na to, żeby jeszcze tam dawać pieniądze, czyli tu u nas znowu z tego budżetu, z tego worka, jeszcze pieniądze wychodzą za granicę, które są spożytkowane nie tu na miejscu, dla nauki, dla rozwoju, dla tych młodych ludzi, dla pozyskania dla nich, nie wiem, szans jakichś, żeby mogli tu na miejscu rozwijać się. To nie, to pieniądze jeszcze oprócz tego, że pojechali ludzie, to jeszcze za nimi pojechały też pieniądze. Zgadza się. Proszę Państwa, Balcerowicz wystawił w Warszawie tą tablicę, gdzie ten dług publiczny jak się szybko rośnie. To są rzeczy, o których my wszyscy mówimy. Jeżeli tej reformy finansów się nie zrobi, to będzie to myśmy hiperinflację przeżyli. Ale Rostowski nawet Polakiem nie jest, więc jego to tam... To będzie naprawdę jest bardzo poważna sprawa, ale popatrzcie, że nie ma... Nie mówi się w ogóle w mediach o tym. Nie ma, to nie dlatego, że jestem z PiS-u, ale jedyną merytoryczną jakąś dyskusję na temat państwa zrobił PiS, gdzie zaprosił ekonomistów, którzy, no było chyba tam z 20-30, gdzie jakaś dyskusja była na temat państwa, gdzie ja mogłem coś usłyszeć, chociaż też wyrywkowo, bo całości nie puścili oczywiście. Jakie tam krytyczne głosy były i profesorów znanych i tak dalej, co robić, jak się zachować, bo przecież Rostowski, to nie, ja mam takie wrażenie, że to nie jest normalny facet. To nie jest normalny facet. To, ale taki Tuskowi jest potrzebny. No tak, ale on słuchaj, dla mnie niech będzie nawet szewcem, ale niech będzie myśli o państwie, niech coś dla państwa zrobi.
On ma gdzieś, on ma... Tyle... A to powiedział oficjalnie. Moje dzieci mają zieloną kartę, ja się nie martwię. No to lokuje... Za to powinien od razu... Lokuje kapitał swój za granicą. Podatek on nie płaci. No o czym my rozmawiamy? A wicepremier Pawlak powiedział, że on nie wierzy w emeryturę i dlatego oszczędza. No. Czyli, masz czego? No, czyli tak to jest, Rostowski ma odłożone, bo to już Anglik, on ma tyle pieniędzy, że on gwiżdże na to, że on może sobie próbkować, doświadczać na nas, tylko te doświadczenia będą nas sporo kosztowały. Ja mam nadzieję, że będzie zmiana rządu, że przyjdzie rząd, który będzie chciał coś dla tej Polski zrobić. No. Aby nie było za późno, to musi być zmiana Sejmu. Bo... Panie starosto, chciałem takie dość ważne pytanie zadać, bo to może większość ludzi nie wie, ale parę miesięcy temu, jeżeli dobrze się orientuję, było jakieś tam posiedzenie w Opolu na temat przyszłościowego rozwoju tutaj regionu naszej Opolszczyzny i że brzeg w ogóle nie został wzięty pod uwagę, że nie mamy perspektyw. Może pan rozszerzyć coś, zna pan jakieś szczegóły tego? Tam jakieś parę miesięcy temu było. Nie, to było jakieś, jakby tam się spotykali ludzie, czy burmistrzowie, Huczysk wybuch w internecie, widziałem filmik jego, chodzi o to, wie pan. Ja myślę... Nie, że było jakieś decydowane na rozwój aglomeracji, tak, o to właśnie chodzi. Chodzi o to, że ta transza unijna, która teraz idzie, gdzie mówiłem, że to będzie na innowacje, ona przejdzie i aglomeracje, one mają prawo do tych pieniędzy, będą mogły wnioskować, będą im wiadomo, że jak tylko powiat, jak będzie miasto Brzeg wnioskowało, to nie, ale jeżeli ta aglomeracja stworzy się z kilku gmin czy kilkunastu i będzie dość spora, to oni będą mogli, oczywiście te aglomeracje się dobierają w taki sposób, że musimy mieć wspólne cele. Na przykład ja zrobiłem związek z Oławą, ponieważ my mamy Odrę, nie? I ta Odra nas zalewa. Oława jest bardzo zainteresowana i Wrocław naszymi wałami. A dlaczego jest zainteresowana? Zainteresowana, że nam pomoże je robić. Dlatego, bo jak u nas palnie, to oni są za nami, nie? Więc to jest jakby wspólny cel. Już wspólny cel jest przeprawa mostowa, o którą ja walczę cały czas. Tak, i robię wszystko, ale PiS-owiec, jak ja do Warszawy wjeżdżam, to mi drzwi zamykają. Nie jest tego, ale przez ten związek właśnie Oława, Wrocław będziemy poruszali tą przeprawę, żeby była ta przeprawa, bo ona jest bardzo potrzebna, aczkolwiek zrobiono pomiary tutaj, powiedziano, że to mamy guzik, a nie pomiary. To tego. Fakt jest jeden, że jak poszła wrocławska ta wodnica, to samochody się trochę przeniosły. Ale pamiętacie, jak Oława gdzieś tam samochód rąbnął w most, zamknęli most, co tu się stało, nie? Więc musi być jakaś rezerwa, musi być ta przeprawa. Jak była ostatnia powódź nasza, co prawda nic nam nie zrobiono, ale zalano tam łasko, to mieliśmy zalany tutaj, pamiętacie, most, Garbarnia tutaj było zalany. I był zamknięty most. I gdzie się przeprawić? Ludzie do pracy, nie ma jak, nie? Tam chyba na tym Mikolinie jest Mikolinie. Tak. Więc cały czas walczymy o tą też również przeprawę. Ale wracając do tych aglomeracji. Burmistrz Huczyński, oczywiście jaka... Opole jest przewrażliwione na punkcie Wrocławia, a Brzeg to wrota do Dolnego Śląska. Od czasu do czasu takie pomruki tutaj są u nas, że lepiej by było nam w Dolnym Śląsku, a uważam, Opole, marszałek, wojewoda reagują na to bardzo histerycznie. Huczyński gdzieś tam przegłosowano na Radzie, że tą aglomerację będą w Dolnośląskiej aglomeracji. Ja uważam, że nic złego. No, dlaczego nie w Dolnośląskiej? Jak mają wspólne cele, to mogą być w aglomeracji dolnośląskiej. No i wtedy histeria poszła, taka, Boże drogi, odłączamy się, co ten Kuczyński robi i tak dalej. Aczkolwiek w tej aglomeracji mogą być, tylko pan burmistrz nie wziął pod uwagę jednego problemu. Do tych środków unijnych, jak powstaną te aglomeracje, marszałkowie będą
mieli te pieniądze. Maszokowie. Właśnie. Jeżeli w aglomeracji będzie brzeg Dolnego Śląska, to marszałek Dolnego Śląska nie da dla brzegu. On musi dla tego. Czyli trzymać trzeba z naszym marszałkiem, nie? Trzeba z naszym marszałkiem trzymać. Można tam mieć tego, a jak nie trzymać, to oni muszą się dogadać. Oni się muszą dogadać. Marszałkowie muszą się dogadać, że oni dadzą na to i tak dalej, i tak dalej. Ale nie muszą. I to jest pewne ryzyko. Dlatego ja w tą aglomerację, to my tutaj raczej bierzemy o tę aglomerację naszego powiatu, ale województwa opolskiego. A Oława to jest związek. Myśmy utworzyli związek, a nie aglomerację. Ale to też można rozwiązać. Na tym to polega. Opole bardzo, znaczy, jakbym powiedział, że Opole nas traktuje po macoszemu, może trochę przesadzam. Ale z drugiej strony... Chyba nie. Z drugiej strony troszkę nas traktują nie tak. To jest zawsze... jesteśmy tym tygrem narodowościowym w województwie, mamy Niemców i zawsze mam wrażenie, że ci Niemcy mają lepiej niż my. To znaczy zawsze, tylko to znowu jest i nasza wina, bo tak. W województwie, w Urzędzie Marszałkowskim, a w Urzędzie Marszałkowskim są pieniądze, unijne pieniądze marszałek rozdziela, nie mamy nikogo w zarządzie od lat, czyli tam, gdzie jest marszałek. Nie mamy od lat, a zawsze gdzieś się ta mniejszość, tak, że Platforma uzbierała większość, to zawsze z mniejszością koalicji i mniejszość wykorzystuje, dostaje więcej pieniędzy, bo są przy korycie. I dla nas, dla naszego powiatu jest bardzo niedobrze, że raz, nie mamy posła. Właśnie. Dwa, nie mamy w Urzędzie Marszałkowskim w zarządzie nikogo. Była szansa w zarządzie. Mógł być Puszczewicz, ale Puszczewiczowi trochę... Tak narozrabiał w tym Urzędzie Marszałkowskim, że marszałek go wyrzucił, bo tam podrabiał, gdzieś wymieniał, to za ministra się podpisał, to za prezydenta, to za premiera dla ministra sprawiedliwości. No, korba normalna, korba. On by mógł być, jakby tam nie narozrabiał tyle, to on był na drugim miejscu na liście do sejmi, do marszałka, nie? I by wszedł i mógłby być akurat w zarządzie. Może by był. Czy by pomógł, to jest inna sprawa. Ale na pewno posła nam brakuje. To jest żenujące, że my od kiedy? Piątkowski był chyba ostatni. Tak. W 97. To w którym on mówił, że takie miasto, taki powiat, który jest 100-tysięcznikiem, nie ma posła od lat, a ta Kanysa na przykład, to zawsze ma dwóch trzech. Ona ma dwóch posłów, tego senatora, tego. A u nas po prostu nie ma nic. I to też jest źle. Bardzo źle. Do takich naszych rzeczy, które my gdzieś przepychamy w Warszawie, jak ja mam teraz jechać do ministra, to muszę jakieś prywatne, jakieś wykorzystywać, żeby tam dojść, nie? A jak ja bym miał posła, to bym powiedział, słuchaj, ja będę o 14, ty weź mi tam do ministerstwa załatw, że ja muszę wejść, bo minister posła zawsze przyjmuje i tyle. I lobuj mi tą sprawę, nie? A tak co? Jak mam nawet ze swojej partii Kłosowskiego tam lobuję, no to on tak bardziej pod Opole tam podciąga. Z Opola jest i tak dalej, i tak dalej. Chociaż tą przeprawę rzeczywiście wspólnie wojujemy, no ale to nie przy tej koalicji i nie przy tej rządzie. Nic nie będzie. Ale PiS też źle zrobił ostatnio do wyboru, bo mówimy tutaj o posłach. Dwóch wystawiliście. Po co dwóch? Nie tak trzeba, nie. Jak nie jeden, to drugi. Tak nam kazali. Tak kazali. Partyjnie nam tak kazali. Opole. No bo to się zbiera głosy na drużynę, nie? To jest... A, dlatego właśnie to jest... Ale czemu jednego wystawić? Jednomandatowy okręgi. Wtedy nie będzie na drużynę, tylko zgadzam się, ja jestem za jednomandatówką razem z Kukizem. Ale słuchaj, tu chodzi o to, żeby ludzie poczuli czacze, no bo kurde, patrz, tak. Pierwsze tego, nie zakumali, o co chodzi. Trzeba było wytłumaczyć. Wyciągali kurde platformy i wszyscy z platformy. To nie jest takie od razu. Ale to wreszcie trzeba kiedyś zrobić. Ale to w jakich momenciach? Bo nasi posłowie są do śmierci. Ja myślę, słuchajcie, że jest jednak mimo wszystko szansa. Sondaże są zaniżane.
PiS-owi, bo uważam, że są zaniżane, a przy zaniżonych PiS prawie ma równy jest z Platformą. Więc mam nadzieję... Chciałbym ci powiedzieć, no, zwrócić uwagę, od jakiego czasu nie ma podanych na paskach notowań. No bo PO dostaje w dupę i to równo. To wtedy nie ma w tej chwili. Jak tam podkręcą im... Dzisiaj to wiemy. Dzisiaj przegrałem. Szybko już jest na pasku. No słuchajcie, kto robi? TVN? No, czym jest TVN? No popatrz. No, to są te... Gazeta wyborcza. No. Jeszcze, jeszcze Polsatu można posłuchać, ale... No, ale wiadomo, nie tylko teraz. Słyszałem, że Kaczyński jeździ, prawda? I tam, gdzie on się...